kochani, moim największym marzeniem jest mieć budkę z kebabem. Albo to i to ja. A może to jednak był Disneyland? Dzisiaj spełnimy jedno z tych marzeń. Ja tu swoje marzenia chcę spełniać, więc tak jak ja tu klikam guzika, wy kliknijcie subskrybuj i łapkę w górę. Zaczynamy naszą przygodę. A co tu Zbychu robi? Siema Stefan. O szef, siema Stefan. Widzę, że jesteś nowy w tej branży. Oczywiście, że jestem nowy, a jaki mam być? Dla przykładu zrób dla mnie kebaba. Kebab z kurczakiem, sosem czosnkowym, frytkami i pomidorami. Oj chłopie, mam wrażenie, że to będzie murowana sraka. Pan chcesz kurczaczka? No to dobrze pan, bierzem pan kurczaczka. A czekaj pan, bo ja muszę sobie tu kliknąć, nie? Cyku, cyku, o. A dobra, co ja będę szefowi mojemu tutaj żałował? Masz pan kurczaczka? Dużo kurczaczka. Kurczaczek zdrowy, tyle białeczka ma normalnie. Co ja dzisiaj za bzdury gadam? Czos sosnkowy. Masz tutaj dla szefuncia tyle sosiku, musi być sosiwa, aż po sam sufit. Wtedy szefuncio zadowolony, bo ma być, wiecie, kebab musi być wypchany po brzegi. Frytki pan chcesz? To są frytki? Dobra, no to sypiem frytki. Masz pan dużo frytuniek? Mam wrażenie, że za mało. Masz pan musi być konkretnie. Pomidory, no to klepiemy, tu masz pan jeszcze trochę pomidora. Ale mam wrażenie, że ten czos sosnkowy z tymi pomidorkami to może, wiecie co, zawojować, nie? O, bierzemy i pyk. O, dobra, żeby się nie przypaliło, bo ja nie chcę szefowi widać tu jakiegoś spalonego, masz pan. O, tak! Widzisz? Świetnie ci poszło. Ja już uciekam. Życzę powodzenia. No to powodzenia, szefie. Znaczy się dla mnie powodzenia pan życzyłeś, tak? O, dzień dobry panu. Chcę kebaba z wołowiną, sosem tysiąca wysp, a i bez żadnych warzyw. No dobrze, proszę pana. Z wołowinką i sos tysiąca wysp. No to kliku, kliku. Wołowinka proszę tutaj. Ma być dużo dla pan, więc będzie dużo dla pan. Oczywiście, słuchajcie, widzowie. No jak chcecie do mnie przyjść do kebaba, to musicie subskrybować kanał. Wtedy możecie normalnie, rozumiecie, przyjść do mnie, dostaniecie za free kebabika nawet. Kurczę, słuchajcie, taki czos sosnkowy z dodatkiem mięty oczywiście. Wiecie, to jest takie odświeżające. Nawet tu nieraz, wydaje mi się, Ksiużulo mówił o tym, że sos czosnkowy z miętą całkiem nieźle się komponuje, więc jednak z recenzentem kłócić się nie będę, bo chyba jakieś, słuchajcie, tutaj renomę ma. Bez żadnych warzyw. No dobra, no to wsadzimy, pieczemy, tylko nie przypal. Nie wiem, jak ja sobie na przykład w domu robię burrito, to ja tam nie lubię przypalonego, ja? To musi być chrupkie, ale nie może być przypalone, tak? Oh my god, zarąbisty. No i to mi się podoba. Ty, dostałem kasę. Poproszę kebaba z mięsem mieszanym, sosem czosnkowym i keczupem. A, i z warzyw chciałbym sałatkę i ogórka. Jasne, proszę pana, da się wszystko zrobić. Dobra, dajemy sobie tutaj pitę, to będziesz miał pan mieszane. Z racji, że pan chcesz dużo składników, to tak nie będzie wypchany, to nie. To jak samo mięsko, to więcej. A tak, to nie będziemy tutaj za dużo składników marnować na pana, tak? Czos sosnkowy i keczup, to się... Dobra, masz pan. Masz jeszcze keczupu, masz keczupu, jedz na zdrowie. No to masz ogórka. Nie będę ci tutaj tego ogórka dawał, bo tak jak mówiłem, jakbyś chciał samym mięskie, mięsko zdrowe, to bym dał ci więcej, ja tak warzywek. To... Czy to jest jakiś kapusznikow? Czy to jest jakaś taka typu Kolesław? Co to mi zawsze śmierdzi octem? Nie mam zielonego pojęcia. Napiszcie, czy lubicie sałatki. Jak ktoś lubi sałatkę, to niech zostawi łapkę w górę, tak? Masz pan, jedz pan, idzie. Ja przepraszam, ja nie chciałem upuścić. Masz pan, jedz pan. Wow, ta tekstura, fantazja smakowa, dzięki. No dzięki, dzięki, trzymaj się. O, dzień dobry panu. Chcę coś wegetariańskiego, a dokładniej chyba z keczupem, ogórkiem, pomidorem i coś roślinnego, naturalnego. Chcę poczuć jedność z krowami. Co ja jestem? Gdzie jestem? Halo? Co jest? Każdy klient musi mieć swojego kebaba, taka jest twoja misja. Czekaj pan, ja tu panu zaraz coś wykombinuję. Mięsko mi się skończyło. Halo, halo. O, trzeba załadować, nie? Kręć się! Ale pan chcesz wegetariańskiego. Z keczupem, ogórkiem, pomidorem. Keczup. Masz pan dużo keczup. Masz pan trochę pomidorka. No wiecie, to takie już będzie rozciapciane. No ale dobra, co ja tam się, słuchajcie, znam? Przecież ja tutaj jestem tylko kebab makerem, tak? No to ja tu muszę, słuchajcie, rolo kręcić, a nie się zastanawiać, co klient, jakie tu kompozycje tworzy, tak? Shopa. Ale że kupujemy coś, że w shopie, możecie wpaść na mój sklepik, jak chcecie. Teraz takie fajne tam koszuleczki są, słuchajcie, z balon versus balon. Kosimy sobie teraz trawę, nie? Swojego kebaba otworzył. A ja sobie pomyślałem, ja też chcę kebaba. Skoro udostępnił nam cudowną mapkę od cudownych twórców. Ale to jest sałata, tak? My mamy sałatę, tak? To jest sałata. Udajmy, że to jest sałata. Ja nie do końca chciałbym, żeby w tym momencie sanepid do mnie przyszedł. Masz pan tu trochę sałaty. Pan musisz poczuć tą sałatę. Masz pan, niech się tu zestakuje panu tej sałaty. Tyle, że bierzemy to i smażymy, nie? Masz pan, jedz pan. Tak, to jest to. No i świetnie, cieszę się, proszę pana. Proszę mi tutaj już nie mruczyć. Ja sobie tu przy... O, dzień dobry, proszę pana.
bardzo ostrego kebaba i ma być tylko z kurczakiem. No dobra, chcesz pan kurczakowego kebaba, to dostaniesz pan tylko z kurczakiem. Masz pan tyle kurczaka, ile pan chcesz, ja szanuję, ja sam kurczaczka bardzo lubię. O, rozumiesz pan, dostałeś pan tyle kurczaczka, że normalnie cały kurczak mi się skończył, więc czekaj, mamy tutaj jakiś ostry psosik, to bierzemy. Masz pan dużo ostrego, może nawet trochę panu zrobię mieszany, bo jak czos sosnkowy się tutaj walnie, to może zapiec podwójnie, a nawet bym powiedział potrójnie, jeżeli ktoś by się uparł. No ale jednak chcesz pan ostre, no na swoją odpowiedzialność. Słuchajcie, no za takiego ostrego kebabika to mi się chyba, rozumiecie, subek należy. Co? To ma być ostre? Chcę najostrzejszego kebaba z najbardziej ostrym sosem, jaki masz i ma być tylko z kurczakiem. Okej, dobra gościu, bo ty się normalnie tutaj podjarałeś. Łup! Panie, bo aż mi się nie... Moje serduszka, normalnie rozumiesz pan tutaj... Masz pan dużo, ja to odkładam. Pan jesteś normalny? Aż normalnie muszę kurczaka dołożyć, bo żem zapomniał, że pan mi całego zeżar. Normalnie, masz tu trochę kurczaczka. Nawet masz więcej, dam ci prawie całego mojego tutaj kręcącego się donera, nie? No już za takiego kebabika to się sup należy. No już tutaj, słuchajcie, nie ma to tamto, to już to musi być to. Dałem już mu ostry sosik, już na bankie, słuchajcie, teraz już będzie... Picobello. To nadal w ogóle nie jest ostry! Chcę kebab z najostrzejszym sosem, jaki masz! Chcę, aby ten kebab był ostry! Jak brzytwa! Naostrz go na szlifierce w piwnicy, jeśli będzie trzeba! Ma być ostry! I tylko z kurczakiem! Pan już mi trzeciego donera zeżarłeś! Ja tu nie wyrobię po prostu! Zbankrutuję przez ciebie, ty! Wąsaczu jeden! Za wymagający klient, słuchajcie, no! Nie podoba to się dla mnie, nie podoba! Czekaj, ja mu tu normalnie, wiecie, trochę tego naleję. Niech ma ostry, niech go po prostu przeczyści! Jak taki miły jest dla mnie, to niech tu przeczyści go po prostu, pioruny siarczyste, niech go biorą, kurczę jego. Normalnie, idziemy naostrzyć cię. Ło! Ło, panie! To się ostrzy! Normalnie. No i co teraz? Łocie, panie! Słuchajcie, jak mi co utnie, to nie będzie za ciekawie. Smażymy go, słuchajcie. Normalnie jakieś chińskie znaczki latają. No to bierymy. Masz pan. Mam nadzieję, że dosyć ostre, wąsaczu jeden. Bo jak mi znowu powiesz, że nie, to ja już piątego, rozumiesz, donera nie będę zakładał. Jedz. O tak, dziękuję! Nium, nium, nium. I co teraz? O, panie, panie, wszystko dobrze? Halo, proszę pana, co jest? Proszę pana, co panu się sto... Dobrze, że tutaj ten stoi, ten stoi. Było mocno! Przyciągnęły mnie tutaj fajerwerki, fajnie, że takie macie. Ja poproszę kebaba z wołowiną, ostrym sosem i ketchupem, a z dodatków to frytki. Dobrze, proszę pana, się robi. Już zapamiętałem, na pewno. Pan chcesz wołowinka, masz pan wołowinka. Masz pan ketchup trochę, ketchupiku trochę. Masz pan ostry sos, proszę. I pan chcesz jeszcze trochę frytków. No to masz pan frytki. Proszę pana, proszę zjeść, nie narzekać. Jak mi pan narzekniesz, ja tu jestem najlepszy kebab maker w mieście. Będę polecał znajomym. No i świetnie, no i mam nadzieję, że tak będzie. Widzowie, co jest? Ale limuzyna podjecha. Dzień dobry. Co panowie chcą? Pan prezydent chce kebaba z frytkami i ketchupem. Halo, proszę pana, kurczak czy wołowina? Stefan jestem. Oba. Okej, czyli mieszany, mieszany. Tak tradycyjnie, słuchajcie. Nie wiem, ja tam wolę bardziej z kurczaczkiem. Jeszcze to kurczaczka tu trochę. Jeszcze trochę wołowinki tu proszę. I pan prezydent chciał z ketchupem. Dobrze, dajemy ketchupa. To normalnie tutaj, proszę. Pieczemy. Teraz jak będzie dobry, to macie zostawić łapkę w górę. Prezydentowi bardzo smakuje twój kebab. Prezydent mówi, gdybyś czegoś potrzebował, to od razu zadzwoń. Jasna sprawa, panowie. Na pewno zadzwonię. Elo mordo, podobno macie wegetariańskie smakołyki. Na mi kopsnij kebabikę z sosem 10 tysięcy wysp, czymś naturalnym i ogóreczkiem, yo. Jasna sprawa, mordeczko. Chcesz ogóreczka? Dostaniesz ogóreczka. Nie wiem, mogę ci dać trochę sałateczki. Mogę ci dać troszeczkę ogóreczka, normalnie, rozumiesz? Trochę ogóreczka dajemy. Chcesz coś, no to masz, to dostaniesz tej trawy, no trudno. Udajmy, że to jest sałata. Sos 1000 wysp, 10 tysięcy wysp. Kurczę, to już jest więcej niż 1000, słuchajcie, na bank, nie wiem, z matmy zawsze noga była. Smażujmy pan, mam nadzieję, pan, że będzie dobry pan. Jeszcze raz powiem pan, to jak będę pan. Wcinaj pan. Niech ziemia będzie z tobą. Wolałbym, żeby moc była ze mną niż ziemia. O, panie, co się tam dzieje? Halo, najlepszy kebab, lepszy od Enziego. Lepszy od kebaba Enziego, ja tu pracuję w kebabie Enziego i jest lepszy od nas? Czy ty widzisz, co ja widzę? Ktoś postanowił zbudować tą samą budkę naprzeciwko naszej. Zabierają nam klientów. Dajmy im nauczkę, w piwnicy znajdziesz pewną rzecz. Schowałem ją na wszelki wypadek. Nada się idealnie. Jeśli ją znajdziesz, postaraj się trafić w billboard tej budki. PS, za nic nie odpowiadam. Jasne, szefie, wszystko się rozumie. Co to za hantelka? To nie hantelka. Proszę pana, to bazuka. Szczelimy, nie? I normalnie szczelamy.
No i panie, jeszcze jednego, daj pan jeszcze więcej. Nie będziemy tu marnować składników, tak? Jedziemy kolejnego. No, o, i pięknie, podoba mi się, tak to może być. O, dzień dobry panu. Cześć, czy mógłbym dostać kebaba z kurczakiem, sałatką koleslaw i sosem czosnkowym? Tobie ewidentnie przydałby się słownik, nie? No ale co ja tam, słuchaj, wiem? Chcesz, to normalnie dostaniesz. Co pan tam potrzebujesz, pan? Kurczakiem chcesz, pan, tylko kurczak to się nie tak pisze, no. Masz pan trochę kurczaczka. Sałatkę chcesz, pan, masz taką pan jeszcze sałatkę. Masz dużo tej sałatki, masz dużo, bo wiem, że niektórzy lubią. Czemu ja co chwilę biorę tę tarkę? Co ja mam się z tą tarką zrobić? Nie mam zielonego pojęcia, no dobra, masz pan, jedz pan. Dziękuję. Jasna sprawa, ziomu. Co jest? O, panie. Dzień dobry, panie Ufoku. Co pan chcesz? Poproszę najlepszego kebaba, jakiego masz, żeby był nie z tej ziemi. Czekaj, co ja mam tu potrzeć, tarko? Czekaj, chyba to, nie? No nie gadaj. Ocie, panie, ja mam to mu dodać? No dobra, zrobimy jak tamtego, słuchajcie. Takiego dopieszczonego, nie? Dużo masz pan. Masz pan troszeczkę jeszcze tego, bo ma być nie z tej ziemi, no to normalnie troszeczkę jeszcze pomidorków, pan. Może jeszcze damy tutaj mu łosterego sosa. Masz pan trochę sosa, każdy lubi wszystkich sosów po trochę, słuchaj. No już nie będę go katował chyba tym ostrym sosem, nie? Już nie bądźmy tacy. Mam wrażenie, że jego, słuchajcie, kosmiczne babechy by tego nie wytrzymały. Mogłoby być niefajnie, masz pan. Dzięki. Dobra, to lecę. No to leć, papa. No i polecieli. Co jest? Ukradłem ci kebaba, aby poznać tajny przepis, by stworzyć własną, najlepszą restaurację. Nigdy mnie nie zatrzymasz. Ja cię nie zatrzymam. Chodź tu. Chodź tu. Ty mały planktonie, ty. Chodź tu. Nie dam ci, oddawaj mojego kebaba. Spadł by nie chciał, żeby kebaba mu... Chodź tu, ja cię normalnie tu. O, udało się, wizowie. Nie będzie mi tu żaden plankton moich tajnych przepisów wykradał, tak? Co to ma być? O, klient! Lubię mówić sam do siebie. Lubię też kebabę z wołowiną, sosem czosnkowym i frytkami. Jasne, ziomuś. Z racji, że byłeś niemiły, dostaniesz trochę planety i dostaniesz trochę trawy jeszcze w tym, wiesz? Bo byłeś niemiły dla mnie. Mam wrażenie, że było takie ironiczne. Lepiej być miłym dla kucharza. Jak to mówią, nie wolno ufać chudemu kucharzowi, chyba że jest miętą, tak? No to mnie możecie zaufać, tak? Dobra, proszę pana, masz pan, jedz pan. Mniem. No i super, cieszę się. Ło, co jest? Co mi się trzęsie? Halo? Co jest? Halo, co jest? Kebo, chcę. Teraz. Ja być głodny bardzo. Duży kebab chcę z kurczakiem. Jak to duży kebab i też z kurczakiem, gościu? O czym ty mówisz? Dobra, dzwonimy. Chyba dzwonimy do pana prezydenta, słuchajcie. Dałoby radę przywieźć mi 500 kg mięska i dużego placka? No zobacz, już ogarniam. Okej, to ogarniaj. Halo, ogarnięte? Co jest? Co jest? Co to jest? Ole, duży placek. O panie, to jest, słuchajcie, największa pita na świecie. Albo tortilla, nie wiem, jak ja sobie robię na przykład w domu burrito, to zawsze używam tortilli. No dobra, i co, ja mam sobie łapką to jakoś skopać? A może tym ja mam kopać, co? O, dobra, no dobra, trochę mięska tu pozbieramy, rozumiecie? Słuchajcie, pół PGR-u by się tym nażarło, mówię wam. Normalnie, to jest porcja dla pół PGR-u. O! I co, mam tutaj załadować mu? To załadujemy tutaj, proszę. Cyk. No, ojcze panie, leć, szamaj, mój przyjacielu. Dziękować, kebab dobry. Dziękować, mi się też smakować. Znaczy się jak się... No i wziął i mi poniszczył, no. No i co ja mam teraz robić? Świetnie ci dzisiaj poszło. Budka delikatnie ucierpiała, ale się wyklepie. Cieszę się, że już po wszystkim. Ja też się cieszę. Do zobaczenia jutro. Do zobaczenia, stary. Wpadnijcie, słuchajcie, do opisów, bo chłopaki tutaj zrobili świetną robotę dla Enziego. Ja się też świetnie bawiłem. Subskrybujcie, lajkujcie i...